Ja nazywam się Ewelina Naturia-Pańczyk, jestem psychotraumatologiem, terapeutą schematów, terapeutą traumy. Prowadzimy Instytut Świadomości tutaj na Wileńskiej 13 niedaleko, gdzie właśnie prowadzimy indywidualne terapie, terapie pary, terapie grupowe i terapie wirtualnej rzeczywistości właśnie. Także zapraszamy z chętnych zainteresowanych na różne typy pracy ze sobą. Ja dzisiaj tutaj jestem z wykładem. Ustaliłyśmy z dziewczynami, że nie będzie slajdów, nie będzie prezentacji, że to będzie taki wykład bardziej swobodny, stąd też taka aranżacja. I tutaj są moje slajdy. Także nie chcę niczego pominąć, bo rzeczywiście narcyzm jest bardzo złożonym tematem i można by o nim mówić w bardzo wielu aspektach. To jest nasz pierwszy wykład z cyklu o narcyzmie, więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wprowadzić Was w to, czym jest ten narcyzm, jak go rozpoznać, jakie są cechy charakterystyczne dla wszystkich typów narcyzów, bo jest ich co najmniej kilka i wcale nie jest tak łatwo ich rozpoznać. Natomiast temat wykładu brzmi narcyzm, czyli trauma porzucenia, cały czas bycia porzucanym. I chciałabym, żebyśmy się skupili na tym najpierw, czym jest w ogóle trauma. Żebyśmy byli w tych samych definicjach. Bo trauma to nie jest doświadczenie trudne, tylko trauma to jest reakcja na to doświadczenie. Więc to nie jest tak, że w wyniku trudnego doświadczenia każdy ma traumę. Traumę ma wtedy, kiedy nie potrafi sobie z tym doświadczeniem poradzić. I dlatego mówi się, i jest to udowodnione naukowo, że traumy z dzieciństwa są źródłem większości naszych schematów, problemów, wyzwań i cierpienia w życiu dorosłym. I dlaczego tak jest? Dlatego, że jako dzieci nie mamy zasobów, kompetencji, wiedzy ani świadomości, żeby poradzić sobie z tą traumą. Później różnie bywa. Też niekoniecznie mamy. Dopiero bardzo często w wieku dorosłym już, dojrzałym, żeby nie powiedzieć bardzo dojrzałym, widzimy, będąc w cierpieniu, będąc w porzuceniu, będąc już po jakimś związku i zastanawiamy się, co to było, w czym my w ogóle byliśmy i dlaczego to tak wyglądało i szukamy tych odpowiedzi. Ale jako dzieci nie mamy na to żadnych szans. I dlatego mówi się, i jest to rzeczywiście prawda, że traumy z dzieciństwa jest to właśnie kluczowy czynnik naszych wszystkich schematów, również schematów cierpienia w życiu dorosłym. I dlatego trauma to nie jest wydarzenie, bo traumę w naszym życiu, również zrobiono badania, spotkamy się z taką traumą co najmniej 3 razy w życiu. Czy to będzie choroba, czy to będzie odejście, porzucenie, śmierć bliskiej osoby, a nawet więcej niż 3, bo prawdopodobnie, tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas już spotkał się z jakąś traumą i trudnym doświadczeniem. Natomiast kwestia jest taka, czy to zawsze będzie dla nas trauma. Czy to po prostu zrozumiemy, przeprocesujemy, przepracujemy i to będzie nasz zasób, lekcja, którą odrobiliśmy, wiedza i kompetencja, żeby w przyszłości, spotykając się znowu z trudnym doświadczeniem, bo życie jest trudne, życie nie jest łatwe, życie nie jest różowe, nie mamy różowych okularów i jeżeli ktoś uważa, że będzie tylko dobrze, to się myli. I może to być po prostu jedna z przyczyn tego cierpienia, czyli tej traumy. Ale niekoniecznie później, czyli to robimy na przykład na terapii, ja się tym właśnie zajmuję, żeby w taki sposób przeprocesować traumę, żeby ona była zasobem, żeby ona była kompetencją, a nie żeby ona była trudnym, bolesnym doświadczeniem już do końca życia. I żeby potem, jak widzimy pewne schematy u innych ludzi, to żeby nie wchodzić w nie po prostu, bo raz można popełnić błąd, tak? A drugi raz, no to już zależy, tak? Oczywiście możemy cierpieć, to jest nasz wybór, a zawsze jest nasz wybór, ale jeżeli wiemy, możemy zdecydować i raczej decydujemy, żeby żyć w bardziej harmonijnych relacjach, w bardziej dojrzałych relacjach i w bardziej dorosłych relacjach. No i teraz tak, z czego się wziął narcyzm i dlaczego się tak nazywa? Wszyscy znamy mitologię grecką. Jest co najmniej 3 różne rodzaje mitów o narcyzie. Narcyz generalnie w każdym micie to jest piękny młodzieniec, w którym kochały się nimfy i w ogóle kobiety, wywierał ogromne wrażenie, natomiast nie był w ogóle nimi zainteresowany, był zainteresowany najpierw w tym micie swoimi pasjami, między innymi polowaniem czy innymi aktywnościami, do momentu, do którego zobaczył swoje odbicie w jeziorze i się w nim zakochał.
po prostu nie mógł oderwać wzroku, zakochał się w nich i to go pochłonęło. Zupełnie już nie liczyły się inne kobiety, czy w ogóle nikt, tylko to odbicie. I tak się zakochał, ale nie mógł nigdy dostać tego odbicia, nie mógł nigdy dotknąć siebie. I z tego cierpienia, z tej tęsknoty za sobą umarł. I tak jest faktycznie z narcyzem, że narcyzi to są wbrew pozorom bardzo nieszczęśliwi ludzie, którzy nie mogą dotknąć siebie i bardzo z tego powodu cierpią, dokładnie jak w tym micie, nie mają dostępu do swojej tożsamości, nie mają empatii, więc nie mają dostępu do swoich uczuć i prawdy o sobie, do swojej autentycznego czucia, nie mogą czuć, więc szukają różnych rozwiązań, żeby coś poczuć i obserwują, jak inni czują. A że nie mają zasobów właśnie i kompetencji, to raczej powodują to czucie negatywne, czyli cierpienie. Więc dokładnie tak jest. Jak w tym micie, narcyz nie może dotknąć siebie i dlatego cierpi. I tutaj jeszcze chcę bardzo taką ważną rzecz powiedzieć, bo bardzo wielu pacjentów mnie pyta na terapii. Ja bardzo wiele mam pacjentów po związkach narcystycznych albo w czasie związków narcystycznych, niekiedy już również tych narcyzów, bo też się decydują na terapię, to nie jest tak, że się nie decydują. I potem uświadamiamy tego narcyza, więc terapia narcyzmu, od razu powiem, jest możliwa, tylko no, musi to być zgoda dwóch stron. Ale najważniejsze jest to, że narcyz może nie tyle zrezygnować z tych schematów, co je kontrolować, zarządzać nimi i nie powodować już takiego cierpienia u ludzi, którymi jest w bliskiej relacji. I teraz co chciałam powiedzieć ważnego, że najczęściej narcyz jest ofiarą też narcyzmu. Nie zawsze jest ofiarą narcyzmu, ale bardzo często wyrósł, ja będę o tym mówić w dalszej części wykładu, bardzo często wyrósł też na schematach narcystycznych, czyli miał matkę narcystyczną, ojca narcystycznego, albo opiekuna narcystycznego, albo w ogóle inne doświadczenia, ale jednocześnie był właśnie ofiarą tego. Natomiast jeżeli już jest dorosłą osobą, już rozpatrujemy go nie jako ofiarę, ale jako kata, ponieważ jest dorosłą osobą i ma brać odpowiedzialność za to, co robi i co wybiera. Nie można, można szukać źródeł na terapii, że okej, ja jestem narcyzem, ponieważ jestem ofiarą narcyzmu, ale jako dorosły człowiek biorę odpowiedzialność za to, jaki jestem i to do mojej odpowiedzialności należy, żeby to przepracować, żeby mieć lepsze relacje. Czyli inaczej, nie mogę manipulować innymi jako wymówka, że jestem jakąś ofiarą. Bo narcyzi, jak się dowiedzą, że są narcyzami, to bardzo często właśnie idą w takie manipulacje, że no ale ja przecież jestem biedny, bo ja miałam taką matkę, ja miałam takiego ojca i nagle oczekują litości, oczekują właśnie zrozumienia. Okej, rozumiemy to, znamy to, przepracowujemy to na terapii, ale jednocześnie nie jest to twoja wymówka, bo jesteś już dorosły i masz swoje odpowiedzialności. Więc to taki tytułem wstępu. I teraz, co jest jeszcze ważne, narcyzm to jest niejednolita sprawa. Jest tak, jak jest spektrum autyzmu, tak jest spektrum narcyzmu. Jest to jakaś linia i w zależności od tego, gdzie ktoś jest na tej linii, albo jest to patologiczny narcyzm, narcyzm również może się łączyć z socjopatią, psychopatią, to już są takie najgorsze, czy z mroczną triadą, czy też tym makiawelizmem. To są ludzie powodujący po prostu potężne cierpienie u innych ludzi, ale są inne typy narcyzów, a jest też coś takiego jak zdrowy narcyzm, czyli po prostu pewne cechy narcystyczne, a nie zaburzenie osobowości już, które można rozpoznać i nie jest to zaburzenie, natomiast no, należy nie przesadzać po prostu z tymi cechami, żeby nie. Czyli mówiąc krótko, spektrum narcyzmu mierzy się cierpieniem, jakie powoduje ten narcyzm u innych ludzi. Jeżeli narcyz, czyli osoby o cechach narcystycznych są na przykład przekonane o własnej wyjątkowości, ambitne, pewne siebie, no stawiają siebie na pierwszym miejscu, są asertywne i tak dalej, i tak dalej. Okej, komuś to może odpowiadać, komuś to może nie odpowiadać, ale jednak jest to jeszcze w granicach tego zdrowego narcyzmu, czyli cech narcystycznych, a nie zaburzenia. No a zaburzenia, no to już będę o tym zaraz mówić. Generalnie można powiedzieć, że osoba o cechach narcystycznych ma wielkościowe nastawienie o sobie, potrzebę podziwiania, potrzebę ogromnej atencji, skupiania na siebie uwagi,
niskiej empatii albo w ogóle braku empatii, silnemu pragnieniu dominacji, no i oczywiście skłonności do manipulacji. I teraz narcyz, na przykład tym się różni od psychopaty, że narcyz jest w iluzji, on tworzy iluzję, że on tego wcale nie zrobił. Narcyz po prostu to jest taka psychopatia w białych rękawiczkach, taka bardziej elegancka forma psychopatii, bardziej też ukryta, bo są w ogóle narcyzi ukryci, gdzie trudno bardzo doszukać się, to naprawdę trwa i to wymaga czy terapii, czy już bardzo wielu przejść, żeby takiego ukrytego narcyza znaleźć, ale generalnie narcyzi to są tacy mistrzowie iluzji, mgły, chaosu, intryg i oni bardzo po prostu lubią taki świat niejednoznaczności, ponieważ w tym się idealnie poruszają, a psychopata to on się nie kryje. On po prostu jest przemocowy, jest agresywny, jest jaki jest i się w tym nie kryje. I dlatego narcyz jest bardziej niebezpieczny, bo łatwiej mu jest oszukać. I o tych fazach oszukania, czy też fazach związku narcystycznego będę mówić. I teraz chciałabym wam powiedzieć, przygotowałam wam takie zestawienie wszystkich, może nie wszystkich na pewno, ale wielu bardzo cech narcystycznych, które mogą być jednocześnie cechami, jak i zaburzeniem. I jeżeli, no zapewne jesteśmy tutaj z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie każdy z nas miał do czynienia z narcyzem, albo zastanawia się, czy ma do czynienia z narcyzem, albo już jest po relacji narcystycznej, więc łatwiej nam będzie zobaczyć sobie, czy ta osoba, albo my sami, tak też może być, mamy takie cechy. No i teraz zobaczcie, dążenie do sukcesu. Nic w tym złego, prawda? No ale jeżeli to jest dążenie po trupach do sukcesu, kosztem innych, nie oglądając się na konsekwencje, to już jest narcyzm, a nie po prostu ambicja. Poczucie wyjątkowości. No tak, no mogę mieć poczucie wyjątkowości, budujemy też w dzieciach poczucie wyjątkowości, ale jeżeli to jest zrównoważone samokrytyką, konstruktywną krytyką, empatią do innych, no to okej, to gdzieś tam się to równoważy. Ja rozumiem, znam swoją wartość, czuję się wyjątkowa, jednocześnie nie czuję się lepsza i nie daję sobie prawa do tego, żeby na przykład pogardzać innym. Prawda? Żądza rywalizacji. No niby nic w tym złego, o ile to nie jest taka chora mania, żeby wygrywać i wszystkich zostawić w tyle. Narcyzi lubią fantazjować, na pewno czytaliście taką książkę o Królu Maciusiu, to są takie lektury, raczej wszyscy je czytali, no i właśnie tam między innymi było o tym, że lubimy fantazjować o tym, na przykład, że jesteśmy tacy wspaniali, gdzieś tam sobie nasz wyobrażać sobie i narcyz w ogóle lubi, uwielbia myśleć o sobie w różnych takich fantazyjnych wizjach, że ja jestem tu i tu i tu, one nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością i tym się różnimy od narcyzów, czyli standardowy człowiek może sobie wyobrażać, są nawet techniki wizualizacji, techniki dążenia do celu, gdzie warto sobie wyobrażać siebie w różnych rzeczach, ale w granicach tego, co jest osiągalne. Nie jesteś, a narcyzi zupełnie nieosiągalne, ale jednak tam jestem. Czyli mówiąc krótko, na przykład pani pracuje w kiosku ruchu na uczelni. Jak się pytamy jej, gdzie pracuje, to ona mówi, pracuje na uczelni. I nie pracuje w kiosku ruchu, ja pracuję na uczelni. I to jest to. I jeżeli to nie jest kwestia taka, że ona na tym buduje swoją tożsamość, kompletną iluzję, kłamstwo i wywyższa się tym nad innymi, mimo że ci inni są tak naprawdę wyżej od niej. A mówię, to jest prawdziwy przykład mamy mojego pacjenta, która po prostu jest osobą narcystyczną, akurat tak między innymi robiła. Wysokie poczucie godności, podkreślanie własnych dokonań i talentów, no ale podkreślanie tego, co rzeczywiście zrobiliśmy, to wtedy jest normalne, ale jeżeli koloryzujemy, jest nas tutaj ileś osób, ale jedna osoba skupia na siebie uwagę, a ja to, a ja tamto, albo w małżeństwie mąż zrobił żonie jajecznicę, ona posprzątała cały dom, dziećmi się zajęła i tak dalej, on tą jajecznicę zrobił i on cały dzień o tej jajecznicy mówi. Ja zrobiłem jajecznicę, jaką ja pyszną jajecznicę zrobiłem. To, że ona cały dom posprzątała, to dzieci, też sklep zarobiła jeszcze, była w pracy, to nic, ale on tą jajecznicę i cały czas, i on jej nie dopuszcza do głosu, bo cały czas ona musi podziwiać tą jajecznicę. I to się wydaje śmieszne, ale to nie jest śmieszne. Bo jak tak się ma codziennie i rzeczywiście ta kobieta albo mężczyzna,
bo to niekoniecznie jest tak, że tylko są narcyzi mężczyźni, są też kobiety, tak samo porówno. To po prostu nagle, no, ja tu się staram, robię ogrom rzeczy, a to jest jedna z technik manipulacji narcystycznej, że ja zrobię tyle, ale zrobię o tym taki w ogóle PR domowy czy koleżeński, tak? A ta osoba, która tak naprawdę robi całą robotę i ma najwięcej odpowiedzialności, to jej tak naprawdę nie ma. I to jest niestety jedna z technik narcystycznych, która jest bardzo dużym powodem cierpienia. Przekonanie o własnej doskonałości, czyli ja nigdy się nie mylę, ja zawsze mam rację i nigdy nie popełniam błędów, a nawet jak popełniam, to zawsze na pewno dlatego, że to ty zrobiłaś tak, żebym ja ten błąd popełnił. Jeżeli ja się zdenerwowałem, to na pewno dlatego, że to ty mnie do tego sprowokowałaś. Czyli zawsze jest przerzucanie poczucia winy na tą drugą osobę. Ja nigdy się nie mylę i nigdy nie jest moja wina. Zawsze po prostu, i to jest kolejna forma manipulacji. Potrzeba uznania, wiara w swoją unikalność, priorytetyzacja własnych celów, przekonanie o zasługiwaniu na więcej. Czyli tak po prostu ja uważam, że ja zasługuję więcej niż wy. Na więcej niż wy. Dlaczego? Bo tak. Nie ma na to żadnego uzasadnienia, nie jest moim wykształceniem uzasadnienie, nie jest moim doświadczeniem, po prostu ja jestem lepsza od was, bo tak uważam i tak się zachowuję. I mało tego, wiele osób, wiele ludzi w to idzie, bo jeżeli ktoś ma zdrowe, harmonijne poczucie własnej wartości, to mu się nie chce wchodzić w taką polemikę. I ten narcyz w zasadzie ma ten głos wyżej. I się okazuje, że rzeczywiście on dostaje tą atencję, on dostaje to lepsze traktowanie, on zrobi jakąś awanturę, mistrzowie dramatów uwielbiają dramy, dramaty, różnego rodzaju takie rzeczy, ich to bawi. Ale osoba, która jest tym dramatem, to już nie jest takie śmieszne. Więc to jest właśnie, to jest już czerwona flaga. Wiadomo, postawa arogancka, egocentryzm, koncentracja na korzyściach osobistych. Tak. Dla narcyza wszystko jest zasobem. Partner jest zasobem, partnerka jest zasobem, praca jest zasobem. To nie jest tak, że ja czuję wartość samą w sobie partnera. Nie, ja widzę w nim zasób. Ja będę jeszcze o tym mówić. Do czego on jest potrzebny? Instrumentalne traktowanie ludzi, przedmiotowe traktowanie ludzi, przedmiotowe traktowanie relacji. Ja tylko z tymi się koleguję, czy jestem, co mi się opłaca. Po prostu, co mi w jakiś sposób zapewnia moją potrzebę zaspokaja. Skłonności do ekshibicjonizmu, w tym sensie, że lubię się chwalić, lubię wyglądać metki, tak? To niekoniecznie musi być narcyzm z tymi metkami, umówmy się, ale jest to jakiś element też, że takie ostentacyjne pokazywanie różnych rzeczy to też może być jakaś forma narcyzmu, no ale oczywiście nie jedyna. Zazdrość. Narcyz nie jest w stanie ścierpieć czyichś sukcesów. Nie jest w stanie, po prostu wszyscy mogą mieć dobrze, byle nie lepiej ode mnie, a tak naprawdę gorzej, no bo ja mogę tutaj wtedy błyszczeć, tak? Jeżeli ktoś jest lepszy ode mnie, nie mogę tego ścierpieć, zawistni, zazdrośni, wrogie nastawienie, niszczenie, nawet skłócanie. To taka formuła, że dziel i rządź. To jest na przykład narcyz w pracy czy domu. Wrażliwość na krytykę oczywiście, no bo wiadomo, nie przyjmuje. No i zachwyt nad sobą, generalnie zachwyt nad sobą. Dawanie sobie większego prawa niż inni. I teraz ja nazywam narcyza pan nikt i pan wszystko. Przepraszam za pan, może być pani nikt i pani wszystko, bo jednocześnie oni są wszystkim zewnętrznie, ale w zasadzie nikim wewnątrz. Nie ma ich. Mówię, to wynika też z bycia ofiarą, z braku poczucia tożsamości. Nie mają tego ja, nie mogą siebie dotknąć, więc ich tak naprawdę nie ma tutaj, a tutaj ich jest tyle. Więc dlatego pan nikt i pan wszystko, czy pani nikt, pani wszystko. Jednocześnie teraz będę mówić o dynamice relacji narcystycznej, ale zanim o tym powiem,
to też, znaczy to jest w ogóle temat na oddzielny wykład i taki dosyć duży wgląd w ten narcyzm. Wyobraźcie sobie kogoś, kto jest bezimienny. Narcyz to jest bezimienny, dlatego że on przyjmuje tyle imion w zależności od sytuacji, w zależności od relacji, w zależności od okoliczności. To nie jest tak, że my wiemy, kim ty jesteś. Ty jesteś do mnie tym, do tej drugiej osoby tym, kim chcesz, jak kameleon w złym tego słowa znaczeniu, czyli konsekwentnie niekonsekwentny, niestabilny, bezimienny, nie można go określić, bo jakby można było go określić, to można go na czymś złapać. Można coś od niego wyegzekwować. No od normalnego człowieka, w cudzysłowie normalnego, można, tak, bo on się w jakiś sposób określi, a narcyz nie. Póki się nie określi, to nie można go, on się przelewa przez palce. Przelewa się przez palce. Nie jest taki stały, stabilny. Jest też bezkształtny, no właśnie dlatego, że nie wiadomo, jak się zachowa. Nie wiadomo, kim jest, nie wiadomo, co zrobi. Dzisiaj robi tak i my sobie myślimy, aha, to on robi tak, czyli tak jest. A jutro robi inaczej. Kompletnie nie wiemy, dlaczego. Dzisiaj jest to wartością, jutro tamto. Dzisiaj jest to dla niego fundamentem, a jutro tamto. Nie ma. To jest chorągiewka. Po prostu co chwilę, co innego. Ja tak mówię, następnego dnia. To może się zmienić w ciągu godziny. To nie musi się zmienić w ciągu dnia. Ja powiem, jakie są konsekwencje tego później, bo konsekwencje są straszne. Po prostu dla osoby, która jest narcyzem. No i bezprzestrzenny, czyli właśnie trauma ciągłego porzucenia, bo narcyz nigdy nie jest. Narcyz bywa. Narcyz bywa w związku. Narcyz nie jest w związku. Narcyz bywa w związku. Jak mu pasuje, to bywa. Czyli może w ten sam dzień być, a potem stwierdzić, a nie, jednak zmieniłem zdanie, to ja idę i nie ma mnie. Ja po prostu wyprowadzam się. Czy mam dziecko, czy nie mam. Po prostu zmieniłem zdanie, wyprowadzam się. Dla normalnego człowieka to jest niemożliwe do zrozumienia. Ludzie w relacji narcystycznej są w permanentnym porzuceniu, ponieważ nigdy nie wiedzą, kiedy zostaną porzuceni i też nigdy nie wiedzą, dlaczego zostaną porzuceni. Nigdy nie wiedzą, jaki powód. I przez pierwsze x czasu, co może być czasem typu miesiące czy lata, to te osoby myślą, że to jest ich wina, że są tacy porzucani. Bo narcyz dba o to, żeby myśleli, że to jest ich wina. A tak naprawdę to jest po prostu charakter narcystyczny, gdzie on jest bezprzestrzenny, jego nie można wziąć i postawić i on tutaj będzie. Jako ojciec, jako partner. Nie, on w każdej chwili może przelać się, jak nagle stać się taką wodą i przelać się przez kratkę ściekową na przykład. W cudzysłowie. Po prostu jest zupełnie osobą, której nie da się przewidzieć i to jest przerażające. Związek z narcyzem jest przerażający. Po prostu jest przerażający. I dynamika w związku to jest schemat relacji, zachowań, schemat wzajemnego odnoszenia się do siebie partnerów, systemu wartości, fundamentów związku, oczekiwań, potrzeb i sposobów ich zaspokojania i też komunikacji. To jest dynamika związku. A jaka jest zdrowa dynamika? No, chciałoby się powiedzieć partnerska, tak? Czyli ja mam takie same prawa jak ty, takie same odpowiedzialności, takie same obowiązki, poczuwam się do tego związku, dbam o ciebie, tak samo komunikuję swoje potrzeby i cele, jak słucham twoich. Czyli w zasadzie jesteśmy na równi, nie musimy robić to samo, ale robimy tak, żebyśmy czuli się po prostu równorzędni w tym związku i to jest taka no, bliska doskonałości i dynamika relacji zdrowych. A jaka jest ta dynamika narcystyczna? No, nie trudno się domyśleć, że cechuje się chaosem i niestabilnością. Nie ma jednego takiego samego dnia. Nawet dnia, nawet dzisiaj umówić się na coś z narcyzem, to on w ostatniej chwili odwoła. Na przykład umówicie się na wycieczkę, na podróż, stoicie z tymi torbami w drzwiach, a narcyzowi się coś nie spodoba i on powie, nie jadę. I pójdzie. A wy w tych drzwiach stoicie z tymi walizkami i z dzieckiem, bo dziecko to nie jest żadna blokada do takich zachowań.
To nie jest żadna blokada. Narcyz jest w stanie, narcyz sobie pozwala na wszystko, jest w stanie zrobić wszystko. I nie ma żadnych granic, nie ma żadnych skrupułów, nie ma tak zwanego sumienia, po prostu robi co chce, bez względu na to, jak ta druga osoba z tymi torbami, z tym dzieckiem, z tym wszystkim, z tym zapłaconym wyjazdem, jego to kompletnie nie obchodzi. Jemu się coś nie spodobało, albo zmienił zdanie i po prostu nie jedzie. A żeby pojechał, to trzeba go prosić. Trzeba się poniżyć, trzeba go uznać, nie wiem, zniżyć się do poziomu po prostu podłogi. No to ja ci łaskę zrobię i pojadę. Narcyz robi wieczną łaskę. To nie jest tak, że on uważa, że tak powinno być. Nie, on robi łaskę. A jak się go obrazi, to jest obraza majestatu. To jest narcyz. Więc dlatego mówię, że spektrum narcyzmu jest dosyć szerokie i w zależności od tego, jak bardzo to jest, no, czy można wytrzymać na przykład 2-3 razy coś takiego, że narcyz w drzwiach stwierdza, że na przykład nie jedzie i zostawia? No trudno to wytrzymać, tak? Albo że nie można pracować, nie można się umówić z kimś na stałe, bo nigdy nie wiesz, czy będziesz w stanie pojechać, bo narcyz może ci coś wymyśleć, żebyś nie pojechała. I patrzy na ciebie jak na przedstawienie, jak na cyrk. Jak na i patrzy i chłonie. Ty się denerwujesz, robisz, płaczesz, krzyczysz, a on siedzi i patrzy. I ma rozrywkę. No, to jest niestety bardzo przykre i to jest bardzo destrukcyjne. Jeżeli my dowiemy się, uznamy i zobaczymy na terapii, zwłaszcza to są takie momenty szokowe, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy po prostu z przedstawieniem, teatrem, rozrywką, nasze uczucia. Narcyz bawi się naszym życiem. Nasze życie jest zabawą, a my jesteśmy marionetką w jego pojęciu. I dlatego on może wszystko, bo nie jesteśmy dla niego człowiekiem. Jesteśmy dla niego jakimś zasobem, a dzisiaj zasobem na przykład do rozrywki. Jutro zasobem finansowym, a pojutrze emocjonalnym. Ale o tym jeszcze będę mówić. No więc czym się dynamika charakteryzuje? Chaosem i niestabilnością, manipulacją i kontrolą, manipulacją, intrygą, wprowadzaniem w poczucie winy, w poczucie krzywdy, brakiem spójnych wartości. Nie wiemy, na czym polega nasz związek. Zupełnie nie wiemy, na czym polega nasza relacja. Nie wiemy, na czym polega nasze rodzicielstwo z narcyzem. Bo jeżeli mamy dziecko z narcyzem, to no, chciałoby się powiedzieć, no odpowiedzialność to jest takie pierwsze słowo, którym byśmy się spodziewali. Nie, tutaj nie ma żadnej odpowiedzialności. Tu jest po prostu, no w zasadzie nic nie ma tak naprawdę. Jest jak chce być. Jest jak ma na to przestrzeń, ochotę. Narcyz uważa, że on ma prawo mieć ochotę zająć się dzieckiem. On nie musi. On, to nie jest jego odpowiedzialność. On może. A tak naprawdę to przecież ty chciałaś, albo ty chciałeś. To się zajmij, prawda? Bo ja muszę odpocząć na przykład. Także nie wiemy, na czym polega nasza relacja z narcyzem, bo dzisiaj jest tak, dzisiaj polega na tym, dzisiaj jest to wartością, na przykład wartością jest to, że mam jakąś tam pasję, na przykład sztukę, fotografię, nie wiem, taniec, a jutro tego nie ma. Nie wiemy, na czym to polega, że tak zmienia zdanie. My chcemy budować. Każdy człowiek potrzebuje stabilności, poczucia bezpieczeństwa. A niestety relacja z narcyzem, to poczucie bezpieczeństwa nie istnieje. Czyli ten fundament, który chcemy mieć w życiu jako ludzie, jako partnerzy, jako rodzice, jako rodzina, jego nie ma. Czyli budujemy wszystko, całe nasze życie budujemy na piasku, na czyimś widzimisię. Po prostu. I dlatego to jest takie przerażające. Wzbudzanie poczucia winy to już powiedziałam. No i teraz tak. Wzbudzanie poczucia winy i krzywdy. Czyli narcyz robi z siebie ofiarę. Jeżeli nawet on jest winny, a w większości przypadków jednak on jest winny, czy ona. On mówi narcyz, żeby było jasne. On jest winny, czy ona. Ale on z siebie robi ofiarę, więc zawsze ktoś jest winny. Nigdy nie można porozmawiać konstruktywnie z narcyzem, bo zawsze odwróci kota ogonem, zmanipuluje, zakrzyczy. Gaslighting to jest taki bardzo modne ostatnio słowo, które się kojarzy z narcyzmem. I rzeczywiście, okej, kojarzy się z narcyzmem. Co to jest gaslighting? Gaslighting to jest
właśnie odwracanie kota ogonem, bagatelizacja uczuć, mówienie, że tak nie było, ale ja tak czuję. Nie, źle poczułaś, nikt tak nie czuje jak ty. Nikt by tak nie poczuł. Albo tylko jakiś, i tutaj można też obrazić od razu, tylko jakiś głupi tak może poczuć, czy coś. Więc i ty mówisz do niego, no ale ja się tak poczułam. Co ty gadasz, tak nie było, ja tego nie zrobiłem, złapiesz go, to nie moja ręka i tak dalej. Po prostu zawsze jest bagatelizacja, odwracanie, manipulacja, żeby tylko nie wyszło, że to on jest jakimś po prostu winny. I teraz jakie są skutki? I teraz też sobie podzieliłam to na skutki krótkotrwałe i skutki długotrwałe. I ani jedne, ani drugie nie są pozytywne. Ponieważ krótkoterminowe skutki, no to jest oczywiście zaniżona samoocena partnera. No bo nie da się mieć, czuć wartość, tak? My chcemy czuć wartość dla partnera, chcemy mieć wartość, chcemy być uznani, docenieni, chcemy wiedzieć, że to, co robimy dla kogoś i w ogóle tym, kim jesteśmy, to jest dla kogoś wartością, no dlatego ten ktoś z nami jest. A z narcyzem nie wiadomo, czemu z nami jest. Dopóki na terapii nie okaże się, że jest z nami dlatego, bo zapewniamy jakąś jego potrzebę. Jesteśmy jakimś właśnie jego zasobem i wtedy ludzie przeżywają kolejny trudny moment, kolejny szok, ponieważ okazuje się, że są zasobem finansowym, organizacyjnym, emocjonalnym, albo są zapchaj dziurą, albo są tylko na chwilę w drodze do poszukiwania kogoś, czegoś lepszego. To jest trudna świadomość. Nie zawsze tak jest. Czasami narcyz, bywają też takie typy narcyzów, które sami nie wiedzą. Są tak zagubieni, mają tylko takie destrukcyjne schematy, ale gdzieś tam przebłyskuje jakaś taka wyższa świadomość, natomiast oni się nie potrafią bez terapii przebić. W każdym razie potrafią robić krzywdę, bo po prostu nic innego nikt ich nie nauczył, nie mają tych zasobów z domu. Lęk przed porzuceniem. No oczywiście, narcyzm, trauma ciągłego porzucenia, więc ten lęk przed porzuceniem jest coraz większy, coraz większy, coraz większy. Jak powstaje retraumatyzacja? Jeżeli my mamy jakieś trudne doświadczenie, nie poradziliśmy sobie z nim i ono jest traumą i ono jest ogromne. No ale potem codziennie albo systematycznie doświadczamy tego samego. Dalej sobie z tym nie poradziliśmy, bo nie wiemy jak, więc dalej jest trauma, ale następuje ta retraumatyzacja cały czas, cały czas, cały czas i cały czas. I my po prostu stajemy się coraz mniejsi, 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 znikamy. Nie wiemy, stajemy się zahibernowani, skamienieni, bo już nie wiemy, czy mamy się ruszyć, czy mamy się nie ruszyć, czy mamy się odezwać, czy mamy się nie odezwać, czy mam coś zrobić, czy powiedzieć. Bo nie wiem, za co zostanę ukarana, a za co zostanę nagrodzona. Nie wiem, co z tego wyjdzie. U narcyza to jest tak, jak w polu minowym, że idę i nie wiem, gdzie wejdę na jakąś minę. Zupełnie tego nie potrafię przewidzieć, więc wolę się już w ogóle nie ruszać. Kompletnie się wolę nie ruszać i zostajemy w trybie przetrwania. Co to znaczy? Tryb przetrwania to jest tryb ciągłej traumy, czyli tryb, który nie pozwala nam osiągnąć szczęścia, realizacji życiowej, samospełnienia, w zasadzie niczego. Jest to również tryb, który może spowodować konkretne choroby psychosomatyczne, jeżeli to jest systematyczne i długotrwałe, a potem już chroniczne choroby przewlekłe. Także nie można tego bagatelizować. Ale my się ciągle boimy, że zostaniemy porzuceni. Zostaliśmy porzuceni milion razy. I boimy się dalej, że zostaniemy porzuceni. I może ciągle jesteśmy porzucani. Ale normalny człowiek nie jest sobie w stanie psychicznie z tym poradzić. Z takim ciągłym porzucaniem, bez powodu. Ataki paniki. No tak, nerwica, ataki paniki, bo my nie wiemy, co nas spotka, z której strony nas uderzy, z której strony nas zaraz zaatakuje. Nie wiemy, z jakiego powodu jesteśmy, to już powiedziałam, karani albo nagradzani. I potem to w zasadzie znikamy zupełnie i oddajemy całe pole, oddajemy całą kontrolę nad relacją narcyzowi. Czyli nas nie ma, nie ma naszych potrzeb. Bo jak staramy się rozmawiać z narcyzem o naszych potrzebach, to jest odbierane jako krytyka. To jest odbierane jako coś, z czym się narcyz kompletnie nie zgadza. Gaslighting, bagatelizuje, obraża i tak dalej. Więc my już nawet nie możemy powiedzieć po jakimś czasie, co czujemy.
Nie, więc nie, w ogóle nie ma tego. A jak powiemy, co czujemy, to jeszcze nas porzuci i wyjdzie. Więc wolimy w ogóle nic nie mówić. I tak partner znika. Dzień po dniu znika ze swoimi potrzebami, uczuciami, emocjami i dostosowuje się zupełnie do narcyza, który ma wygodnie, nic nie musi, wszystko może. Nikt mu nic nie powie. I tresuje sobie partnera. Ja napisałam taki artykuł, ale w ogóle tresura narcystyczna jest tematem na oddzielny wykład, bo niekoniecznie tylko narcyz może wytresować swojego partnera. Trochę to może źle zabrzmi, ale taka jest prawda, że narcyza też można wytresować, bo niekiedy nie ma innego wyjścia. Po prostu, żeby jeżeli ktoś chce pozostać w relacji, jeżeli nie chce ktoś rezygnować ze związku z różnych powodów, na przykład mając dziecko z taką osobą i nie chcąc rozwijać rodziny, są różne powody tej decyzji. Są sposoby, trochę tak jak w bajce, jak wytresować smoka, to jak wytresować narcyza, a w zasadzie jak zarządzać tym zaburzeniem, żeby można było z tym żyć i żeby można było mimo to tworzyć rodzinę z narcyzem. Czyli ja nie jestem osobiście zwolennikiem każdorazowych rozstań. Uważam, że można dzięki terapii, po to, że tak powiem, ją prowadzę, żeby przepracować pewne schematy i nie poddawać się tak łatwo. To nie jest łatwe, to wymaga pracy z dwóch stron, a przede wszystkim głębokiej wytrwałości i pewności co do decyzji tej osoby, która nie jest narcyzem. Bo tutaj jest trochę tak, że no ktoś musi być mądrzejszy. I ta osoba, która nie jest narcyzem, a ma dużo do stracenia, bo na przykład rodzinę i tak dalej, no to może zdecydować się na terapię, żeby umieć funkcjonować w narcystycznej relacji, mimo tego, że jest to narcystyczna relacja. I da się w tym funkcjonować, ale jest to proces po prostu, który trzeba przejść. No i teraz tak. Jakie są fazy traumy w tej relacji narcystycznej? Faza idealizacji. Czyli narcyz tak w ogóle to jest osoba, która jest zupełnie inna w domu, a zupełnie inna na zewnątrz. To są osoby, które są wspaniale odbierane przez otoczenie. To są osoby lubiane, towarzyskie, dusze towarzystwa, lwy salonowe, po prostu pomocne, miłe, uprzejme, zawsze zagada do sąsiada, zawsze powie dzień dobra, to pomoże i tak dalej. I on sobie buduje ten wizerunek, bo dla narcyza ten wizerunek zewnętrzny jest najważniejszy, bo to go określa. On nie ma za wiele w środku, albo jest to tak głęboko ukryte, że on nie ma do tego dostępu. A zewnętrzne postrzeganie jest dla niego tym właśnie poczuciem wartości. Więc on jest milszy dla sąsiadów, milszy dla obcych osób kompletnie, żeby tylko sobie zbudować w razie czego, jakby ta partnerka czy partner chciał kiedykolwiek powiedzieć światu o tym, co go spotyka na co dzień, to żeby ktoś powiedział, no co ty, Janek? Tak? Ania? No gdzie? Taka sympatyczna, wspaniała osoba, zawsze miła. To jest trochę tak jak wysadził ktoś bombę, podłożył, tak? I wszyscy sąsiedzi, media mówią, taki miły człowiek codziennie mówił dzień dobry, tak? To jest tak samo. To jest tak samo z narcyzem, że kto by się spodziewał? Nikt się nie spodziewał. Bo to jest coś, co narcyz sobie tworzy, buduje i on sobie to przygotowuje na wszelki wypadek. Natomiast ta osoba, która mam naprawdę dużo takich osób na terapii, głównie kobiet, ofiar, ale to jakby nie jest wcale jednoznaczne. Natomiast, że ona jest postrzegana przez sąsiadów jako taka właśnie skryta, naburmuszona, niemiła, nieuprzejma. No, a on no to w ogóle wspaniały facet na przykład, tak? Dlaczego? No bo ona jest tak wykończona psychicznie, że ona już nie ma siły na to dzień dobry. Że ona już nie ma siły, żeby komuś pomóc, że ona woli szybko wrócić, iść do domu, żeby ktoś nie widział, że ona ma podkrążone oczy z płaczu, tak? Albo w przypadku przemocowych relacji, no to na przykład podbite oko. Ale i unika osoby, które są ofiarami narcyzmu, one idą w izolację społeczną, one idą w unikanie, a ludzie to postrzegają jako arogancka, nagórniuszona, dzień dobry nie powie, a on to taki zawsze miły.
I to jest jeszcze gorzej dla tej osoby, która jest tą ofiarą, jak coś takiego słyszy, bo wie, że jest sama, że nie ma wsparcia, że nie może na nikogo liczyć. I to niekoniecznie muszą być tylko sąsiedzi, to też jest rodzina. Narcyz jest w stanie w taki sposób poprowadzić narrację rodzinną, że rzeczywiście potem cała rodzina jest przeciw tej ofierze, a nie wcale przeciw narcyzowi, a nawet rodzina tej kobiety czy mężczyzny, który jest ofiarą. No i ta ofiara, ona już wtedy, mimo że tak naprawdę może wstać i wyjść, może, no bo nikt jej nie trzyma, prawda, nie więzi, ona jest w takim stanie psychicznym, że ona już nic nie jest w stanie zrobić. Po prostu nie wierzy w to, że coś może się zmienić, poddaje się i znika. Znika psychicznie, fizycznie, zaczyna chorować. No potem jak się zacznie chorować, no to już liczy na narcyza, żeby pomagał i tak dalej. A narcyz bardzo wtedy mówi, no ja się na to nie pisałem. Inaczej było, jak się poznaliśmy, tak? Albo już sobie znalazł inny obiekt, który spełnia bardziej jego oczekiwania. A w najlepszym przypadku zostaje, ale jest po prostu nieobecny emocjonalnie. Kompletnie go nie obchodzi to, że ktoś jest chory i tak dalej. To sobie poradź. Po prostu. Jakie są długoterminowe skutki? No właśnie. Jak się ta sprawa z porzuceniem i z tą traumą przeradza w depresję? Czyli w czarną dziurę zamiast życia. Depresja nie jest wymysłem, nie jest właśnie bagatelizacją, nie jest czymś, z czym można sobie poradzić. Bardzo często to są osoby, które nie potrafią wstać i umyć zębów. Nie widzą sensu, żeby w ogóle uczesać się. Bo po co? Zamiast życia jest czarna dziura. No i nie wstaje z łóżka. Takie są długoterminowe skutki. Izolacja społeczna. No to ofiary się same izolują, bo nie potrafią. One już nie wiedzą, w czym są. Narcyz stosuje gaslighting, tak? Czyli ja coś czuję, ale on to wyśmiewa. On to manipuluje, nie zupełnie inaczej to przedstawia. Jestem sama, nie mam znikąd pomocy, żadnej weryfikacji, nie mam żadnych przyjaciół, w ogóle się odizolowałam, więc jedynym punktem odniesienia jest narcyz, który mówi w zasadzie, jak ma być. I ja już sama nie wiem, czy ja to, co ja czuję, to jest tak, czy nie tak, czy ja mam w ogóle prawo czuć, czy ja w ogóle mogę czuć. Bo narcyz odbiera mi prawo do tego czucia, więc ja już później nie wiem, czy mogę, bo pewnie zostanę za to jak w jakiś sposób ukarana. Także, no i ta osoba, no izoluje się, więc nie ma, jeżeli nie pójdzie na terapię, jeżeli nie ma wsparcia jakiegoś takiego zewnętrznego oka, który powie, no ale poczekaj, no przecież ty masz prawo czuć, to tak jest, tak może być. To ona zupełnie już traci, zupełnie siebie, po prostu poddaje się. Projekcje czarnych scenariuszy, czyli no spodziewamy się zupełnie najgorszego, spodziewamy się, chodzimy po polu minowym, chodzimy na paluszkach, cichutko, żeby tylko nie zbudzić tego niedźwiedzia, tak, który po prostu zaraz może przyjść i zaatakować, bo coś, tak, bo narcyz już później powie, nie w tym kubku mi kawę podałaś. I awantura taka, że na przykład się rodzina rozpada. No dla normalnego człowieka to jest niewyobrażalne. Jak to? To jest jaki problem w ogóle? No zupełnie inaczej jest, jak się ma roczne, dwuletnie, trzyletnie dziecko. Jak są tutaj mamy takich dwulatków, trzylatków, to wiedzą, że jak się poda nie w tym samym kubku, co trzeba, to jest naprawdę awantura i to jest katastrofa. I po prostu wiem, bo przeżyłam. Teraz już jest trochę lepiej, nie musi być ten sam kubek. Zawsze ten różowy. Ale może być inny, natomiast no to są dzieci, tak? Więc to zupełnie inaczej i to jest powiedzmy nawet zabawne do pewnego momentu. No ale z narcyzem nie jest to zabawne. To jest przerażające, że za podanie kubka, podanie kawy nie w tym kubku, może się rodzina rozpaść, może się wyprowadzić ktoś, może zupełnie zrównać z ziemią drugą osobę. No, jeżeli oczywiście wchodzą w grę również przemocowe schematy, no to również w grę wchodzi pobicie czy jakaś agresja, przemoc. Więc to nie jest, to jest poważna sprawa. Projekcje czarnych scenariuszy, czyli taka osoba siedzi i spodziewa się najgorszego. Ona już niczego nie chce, ona już nic nie może, na nic nie czeka, więc no poczucie szczęścia, jakiejś samorealizacji, to w ogóle nie istnieje coś takiego, tak? To tylko żeby mi nic nie powiedział. Tylko żeby mnie nie uderzył, tylko żeby został. No właśnie,
bo teraz dochodzimy do sedna sprawy, bo narcyz chce doprowadzić do tego, żeby największą wartością absolutną samą w sobie była sama jego obecność. Czyli ja nic nie muszę, ja tylko jestem. Dlaczego tak jest? Bo tak jak powiedziałam na początku, bo wewnętrznie go nie ma. I dlatego on dąży do tego, żeby być wartością absolutną, czyli być. I żeby to jego bycie było najważniejsze na świecie. To jest z głębokiej traumy. Z głębokiego osierocenia emocjonalnego. Z głębokiego zaniedbania emocjonalnego. Ale to jest jego temat do przepracowania na terapii. A tu jest życie dorosłe z partnerem, partnerką, które no już w tym momencie jest obciążone tym. I tutaj okej, okay, ja tak jak powiedziałam, bardzo wiele ludzi nie rozumie tego, że narcyz, nie można go traktować jako ofiarę, jak jest dorosły, tylko egzekwować konsekwencje. I teraz narcyz, ponieważ nie spotkał się w dzieciństwie z bezwarunkową miłością, tylko z miłością bezwzględną, czyli miłością opartą na oczekiwaniach kogoś w stosunku do niego, czyli ja cię zauważam, daję ci uwagę, no bo nie można powiedzieć, że cię kocham, bo to nie jest miłość, kiedy robisz coś, co ja uważam, że powinieneś robić, albo spełniasz moje oczekiwania, zaspokajasz moją jakąś potrzebę, czyli matka, ojciec zauważał, w cudzysłowie kochał dziecko, warunkowo. Jak zrobiło coś? Jak nie zrobiło, to dziecko nie istniało. Czyli miłość bezwzględna. Miłość bezwarunkowa to jest klucz i fundament do zbudowania tożsamości poprzez dziecko. I to jest jedyny rodzaj miłości bezwarunkowej, który tak naprawdę ma prawo i w zasadzie powinien zaistnieć w życiu dziecka. Czyli miłość mamy do dziecka, dziecka do mamy i w jakimś zakresie taty do dziecka i dziecka do taty. Nie ma innej miłości bezwarunkowej na tym świecie, jak tylko te dwie rzeczy. Mama do dziecka, dziecko do mamy i prawie tak samo, troszkę mniej, tata do dziecka, dziecka do taty. I narcyz tego nie zaznał, więc on nie potrafi, ale każda osoba, istota na tym świecie tego potrzebuje jak tlenu, żeby być dla kogoś wartością absolutną, dlatego że jestem, a nie dlatego, że coś robię, coś umiem, zaspokajam potrzeby i tak dalej. Narcyz do tego dąży, czyli do przepracowania traumy kosztem, każdym kosztem, tak naprawdę. Dalej, depersonalizacja i derealizacja, czyli no, już osoba nie wie, kim jest, nie wie, po co jest, nie wie, dlaczego jest, nie wie, gdzie jest, w czym jest, co będzie, jak będzie, nie da się przewidzieć nic. W zasadzie to po prostu jest i tak żyje z dnia na dzień. Nie da się zaplanować, nie da się stworzyć, nie da się nic ustalić. Wypalenie życiowe, skamienienie emocjonalne, obojętność. No, jakie ma skutki skamienienie emocjonalne, to już trochę powiedziałam. Głęboka depresja, choroby psychosomatyczne w dłuższej perspektywie czasu, no to ciężkie choroby nawet, zawał, udar czy inne, w zależności od w zasadzie genetyki. Anhedonia, no to oczywiste anhedonia, czyli nieumiejętność osiągania przyjemności. Nic mnie nie cieszy. Nie jestem w stanie się cieszyć. Nie jestem. Po prostu tak skamieniałam emocjonalnie, że nie jestem w stanie się cieszyć z niczego. Po prostu jestem jak takie zombie. Po prostu chodzę, robię co muszę i tyle. Utrata całkowicie siebie. Czyli dlatego, że narcyz nie ma tej tożsamości, to dlatego on zabiera te tożsamości innym. No i teraz tak. Jakie są przyczyny? Czyli jak się rodzi narcyz? Tutaj odpowiedzi jest co najmniej kilka, nie ma jednej. Jest powiedziane, że narcyz to też są obciążenia genetyczne, ale jednocześnie epigenetyczne, czyli środowiskowe, czyli te nasze wyzwalacze, które, no środowisko, w którym funkcjonujemy, środowisko rodzinne i środowisko takie, powiedzmy, troszkę szersze. No i przede wszystkim schematy rodzinne. A nawet trauma transgeneracyjna, czyli
trauma, która się przenosi z pokolenia na pokolenie, jest dziedziczona. I ona nie jest dziedziczona stricte genetycznie, ona jest dziedziczona epigenetycznie, to znaczy poprzez schematy, dynamiki, relacje i wszystkie zależności, sposoby funkcjonowania, odniesienia, które funkcjonują w rodzinach. I one z pokolenia na pokolenie są coraz bardziej chore, toksyczne, nieprzepracowane. I takie dziecko, ono nie wie, że można inaczej. Dziecko do pewnego wieku, ono przyjmuje wszystko, jak jest. Ono nie decyduje, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ono po prostu, taki jest mój tata, taka jest moja mama. Na przykład mój tata pije, mój tata bije mamę. I dla dziecka to jest przyjęte po prostu, no tak jest. I dopiero po jakimś czasie dziecko zaczyna rozumieć, że to tak nie wszędzie jest, bo ktoś ma inaczej. I wtedy mówi, to twój tata nie krzyczy na mamę, to twój tata nie bije mamy, albo twój tata nie pije alkoholu. I to jest taki pierwszy, to się dzieje około... No tak jak dziecko jest w stanie się zweryfikować z innymi dziećmi na takim bardziej, powiedzmy, świadomym poziomie, no 7, 8, 10, 10 lat zależy, prawda? I dopiero wtedy jest w stanie zobaczyć, że coś jest inaczej, że może być inaczej, zaczyna zadawać pytania. A do pewnego momentu przyjmuje tak, jak jest, więc przyjmuje to za normalność. I dla niego to jest schemat normalności, do którego będzie dążył w dorosłym życiu. I dlatego to jest takie ważne, w jaki sposób my prowadzimy dzieci od najmłodszych lat, ponieważ później okazuje się, że dziecko za normalność uważa to, no i do takich relacji dąży, tego szuka po prostu, mimo że już wie jako dorosły, że chce coś innego, ale nie potrafi tego znaleźć, nie potrafi tego wyegzekwować. Też może być nadmierne uznanie, nadmierna nadopiekuńczość, czyli wtedy, kiedy rodzice nadmiernie dzieci chwalą, nadmiernie uznają je za po prostu najlepsze na świecie i nie ma tego drugiego poziomu, czyli prowadzenia, krytyki, empatii, współodczuwania, pokazania innego systemu wartości. Czyli po prostu tylko jesteś ty wspaniały, najważniejszy. I też jak rodzice rezygnują, często mamy rezygnują z siebie. To nie jest tak do końca dobre, jak rezygnują z siebie zupełnie dla dziecka, no bo dziecko nie jest w stanie tego docenić tak, jak byśmy chcieli, a potem niestety jest to jako normalność i no i tego dziecko wymaga i to egzekwuje już w późniejszym życiu. I teraz mamy taki temat, w zasadzie już ostatni, o partnerze. Czy kim jest partner dla narcyza? To już powiedziałam, że partner jest zasobem, czyli może być zasobem emocjonalnym. Zasobem emocjonalnym, czyli ja jestem po to, żeby mojemu partnerowi mówić, jaki jest wspaniały, cudowny, doceniać go, dawać mu uwagę, również go głaskać, pocieszać, dbać o jego stan emocjonalny. Oczywiście nie mogę liczyć na to z drugiej strony. Oczywiście on tego mi nie da, ale ja po to jestem. No ale też po to, żeby narcyz, mój partner, pobawił się mną, moim życiem, moimi emocjami, żeby sobie zrobił ze mnie przedstawienie, żeby mnie w jakiś sposób obraził, zdenerwował, no i patrzył na moją reakcję. No to też po to, jako rozrywka służy, jako zasób emocjonalny. Partner jako zasób finansowy. No tak, narcyzi nie mają tej odpowiedzialności. Bardzo często, to jest taka bardzo charakterystyczna cecha, ja mam wiele takich pacjentek, a teraz już nawet kilku pacjentów, którzy są takimi synusiami mamusi. Czyli narcyz, jeżeli chodzi o mężczyznę, on bardzo długo mieszka z mamą. Albo ma bardzo bliski kontakt z mamą. To jest taka relacja, że w tym związku jest nastroje. Czyli jest żona, mąż i matka męża. I wtedy matka męża jest tutaj jednak ważniejsza niż żona. Z mężem się tutaj porozumiewają, ustalają strategię, nierzadko stają przeciwko żonie i tak dalej, ale żona też nic nie może powiedzieć, no bo tego męża nie ma z nią. I to jest taki program zdrady, nielojalności z własną matką. Bo to jest zdrada emocjonalna, nielojalność w stosunku do żony, stawianie matki wyżej niż żony, no bo jest tak, że w pewnym momencie, jak się decydujemy na związek z po prostu kobietą czy mężczyzną, no to ta rodzina staje się ważniejsza niż ta rodzina rodowa.
ta rodzina nasza wybrana jest ważniejsza. Oczywiście ta też jest ważna, ale ta jest ważniejsza. A w narcyzmie nie. Dalej mama, dalej ta rodzina, dalej zaspokajanie potrzeb głównie mamy. Partner, no i tak, bardzo często taki wtedy partner nie pracuje, żona utrzymuje, mama utrzymuje, mój synuś. Czyli mówiąc krótko, partner służy do tego, żeby zapewnić narcyzowi wygodne życie, jak najmniej odpowiedzialności, jak najmniej obowiązków, jak najmniej problemów, ale wygodne życie, tak? I dopóki narcyz nie musi, to nie robi. A zawsze może powiedzieć, że przecież nie powiedziałaś mi, że mam zrobić. Nie pokazałaś mi, że mam zrobić. Ale nic nie powiedziałaś. On nie wie, że do niego to należy. On nie poczuwa się do obowiązku. Po prostu, jak się mu nie powie, to nie zrobi. I ma pretensje, że nie powiedziałaś przecież. To czemu masz do mnie pretensje, jak nie powiedziałaś? I koniec rozmowy. Nie ma o czym rozmawiać. Partner jako zasób organizacyjny, czyli życiowy. Bardzo często takie osoby, zarówno kobieta dla mężczyzny, jak i mężczyzna dla kobiety, bardzo wiele robi życiowo. Podnosi go na duchu, służy jako zaspokojenie tych emocjonalnych różnych wyzwań. Nawet pcha tak życiowo, tak? A to do wykształcenia, do skończenia studiów, a do lepszej pracy, a do jakiejkolwiek w ogóle pracy. Świeci za niego oczami, tak? Idzie, bierze odpowiedzialności, a on może, nie musi, pójdzie, nie pójdzie, zrezygnuje, na pewno tego nie doceni. Narcyz nie jest w stanie docenić tego, co dla niego robimy. I teraz, na czym polega terapia narcyzmu? Taka terapia, którą ja prowadzę, to jest terapia traumy, czyli my przepracowujemy te traumy zarówno u ofiary narcyzmu, jak i u narcyza, a jeżeli to jest małżeństwo, związek, to tu i tu, tak, żeby nie szukać w partnerze zaspokojenia tej swojej traumy, tylko żeby stanąć w swojej odpowiedzialności, stanąć w dorosłości. Narcyz to jest dziecko, to jest niewyrośnięty dorosły, to jest dziecko, które nigdy nie osiągnęło dojrzałości, które na zawsze zostało tamtym małym dzieckiem i które nie jest w stanie, od dziecka nie wymagamy odpowiedzialności, od dziecka nie wymagamy, żeby nas utrzymywało, tak? Od dziecka nie wymagamy, żeby rozumiało wszystko, czy było świadome tego, co robi. W zasadzie to od dziecka do pewnego momentu niczego nie wymagamy. I tak samo jest z narcyzem, bo on się zatrzymał, czy ona, na jakimś etapie tej traumy z dzieciństwa, potem to była tylko retraumatyzacja, czyli powielanie tych schematów. I narcyz to, co musi zrobić, żeby przepracować te swoje traumy, to musi dorosnąć. Musi stanąć w swojej dorosłości, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć na siebie obowiązki, uznać, że on już nie jest ofiarą, ale jednak może być katem, i wziąć na siebie odpowiedzialność dla narcyza. Przepracowaniem traumy narcystycznej jest przede wszystkim słowo odpowiedzialność. I ono oczywiście w różnym tego słowa znaczeniu jest przepracowywane na terapii jako trauma. No i oczywiście różne inne również rzeczy, ale głównie odpowiedzialność. I teraz partnerka czy partner, żeby zacząć w ogóle pracę z narcyzem, to musi przede wszystkim być gotowa na wszystko. Gotowa na konsekwencje. Spojrzeć temu strachowi w oczy, tej traumie porzucenia, porzucania, i być gotowym na to, że on rzeczywiście porzuci albo odejdzie. Bo narcyz skonfrontowany z byciem narcyzem może odejść, może uciec, może zareagować agresywnie. No nigdy to nie jest tak, że on nagle powie: aha, no jestem narcyzem. To wspaniale, że mi powiedziałaś. Całe życie szukałem tej odpowiedzi. Tak? I teraz już wiem. Nie. Jeszcze się tak nigdy nie zdarzyło. Raczej to będzie niestety reakcja negatywna i będzie za to cierpieć osoba, która to powiedziała, czyli ta osoba, która przekazała. No więc musi być ta osoba gotowa na wszystko, że skonfrontowanie. Na terapii uczymy schematów narcystycznych, tak? Jakie są schematy narcystyczne? Patrzymy, okej, okay, to jest to, nazywamy rzeczy po imieniu. Już nie ma tak, że ty źle zrozumiałaś, źle poczułaś, to nie tak było. Nie, to tak było. To jest schemat narcystyczny, proszę bardzo, nazywa się tak. I ta partnerka czy partner na terapii uczy się tego, wie to, jest w stanie to zauważyć, zupełnie już
odzyskuje kontrolę, bo już nie jest w takim nie wiadomo czym, tylko wiadomo, że jest w relacji narcystycznej, wie z kim ma do czynienia, wie jakie techniki stosuje ta druga osoba i ją konfrontuje z tym i odzyskuje swoją siłę i swoje samostanowienie. Odzyskuje to, bo to jest możliwe do odzyskania, ale jak się rozumie, w czym się jest. No i teraz konfrontuje narcyza. Niektórzy narcyzi po takiej konfrontacji decydują się również przyjść na terapię. I wtedy ten związek ma szansę na to, żeby przepracować to. To jest droga, to jest proces i jest to możliwe. Jak ta druga osoba, czyli narcyz, też przyjdzie na terapię i narcyz też się uczy, aha, to jest tak. Czyli to nie jest tak, że ja tak mam, ja taki jestem, to jest mój charakter czy coś. Nie, to są chore, toksyczne schematy, które można zamienić na zdrowe i harmonijne, a te, których są bardzo głęboko zakorzenione, po prostu no, trzymać w jakiś sposób na wodzy. Nie ma idealnych rozwiązań i idealnych związków i nie ma idealnego życia, ale można razem żyć, można razem funkcjonować i można to razem wypracować. Terapia schematów, no to właśnie ja łączę, prowadzę terapię w nurcie integracyjnym, więc to jest terapia szyta na miarę danej osoby, danej rodziny. Nie jest tak, że każdy ma taką samą, tylko wszyscy mają taką, jak wygląda ich życie, bardzo indywidualną terapię. Natomiast oczywiście schematy, traumy transgeneracyjne, schematy rodowe, rodzinne przepracowujemy, zmieniamy na te bardziej zasilające, na te bardziej karmiące, obie strony, bo to też nie jest tak, że terapia jest po to, żeby wskazać, ty jesteś winny i na tej winie funkcjonować. Nie, ona jest po to, żeby narcyz zrozumiał, kim jest, dlaczego jest tym, jak się zachowuje i partnerka, partner też i razem mogli to przepracować, jeżeli chcą ze sobą być. Ja mam dużo takich pacjentów, którym się udało. Trwało to kilka miesięcy, pracy, kilka nawet lat, ale udało się, więc jest to możliwe. No i oczywiście terapia wirtualnej rzeczywistości jako element uzupełniający i taki element wspomagający, czyli to, co niektórzy z Was mogli doświadczyć, ponieważ terapia wirtualnej rzeczywistości obniża poziom lęku, obniża poziom stresu, przywraca chęć życia, harmonizuje, relaksuje i sprawia, że nam się bardziej chce. Nie jesteśmy w atakach paniki, nie jesteśmy w roztrzęsieniu, tylko odzyskujemy równowagę emocjonalną, a dzięki równowadze emocjonalnej jesteśmy w stanie pójść dalej, właśnie na przykład na terapię traumy czy w terapię w ogóle par i już po prostu z bardziej odzyskaną tą równowagą. Także to jest ważne, że to jest możliwe. I teraz tak. Mam dla Państwa, dla Was test. Czy mamy tutaj osoby narcystyczne, a może chcecie sprawdzić, czy osoba, o której myślicie, jest narcyzem? Przygotowałam dla Was test. Ja nie jestem. Każdy narcyz tak mówi. Ja robiłem księżniczkę za zewnątrz. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Oczywiście. Co zrobię? Coś sobie. Tak, ja też poproszę jeden, to będę czytać, dobra? Jeden ołówek i jeden test poproszę. Tak, już daję. Uwaga, proszę. Dzięki. I to jest ten krótszy. Czy ja jestem? Nie, to jest ten. Mówiąc krótko, to jest ten krótszy i proszę, żebyście teraz sobie do tego zajrzeli. Oto ten drugi opis, to jest opis różnych cech artystycznych, no żeby po prostu, żebyście mogli sobie bardziej to przeczytać. Natomiast będziemy się do tego wracać. No ale tutaj robimy ten test. O, teraz. I jak wszyscy są gotowi, no to... Jak mu jeszcze mu pomóc? Dobra. Ja jeszcze nie wiem, czy wziąć na celownik siebie, czy tak. Słuchajcie, wybierzcie sobie jedną osobę teraz, nie róbcie dla dwóch osób, wybierzcie sobie jedną, a w domu możecie sobie zrobić dla drugiej, bo będziecie już wiedzieli, o co chodzi. Tak? Wybierzcie sobie jedną osobę, siebie albo kogoś, kogo macie na myśli. I teraz tak, no, będę troszkę też tłumaczyć. Przy każdym stwierdzeniu wpisz tak lub nie. I pierwsze, posiada przekonanie o własnej wielkości na swój temat.
wyolbrzymia własne osiągnięcia, talenty, oczekuje uznania innych i lepszego traktowania. Tak czy nie? Drugie. Fantazjuje o własnym powodzeniu, urodzie, zdolnościach, doskonałości, miłości. Robimy ten test na koniec wykładu, ponieważ trochę już więcej wiecie o narcyzmie i wiadomo, że to może być koloryzowanie, może być do siebie, do innych, szerzej, mniej, ale jednak lubi fantazjować o tym, kim jest w jego mniemaniu, w jej mniemaniu. I jest to raczej nadmuchana bańka niż prawda. Trzy. Posiada przekonanie o własnej wyjątkowości, niepowtarzalności rozumianej jedynie przez innych wyjątkowych ludzi, czyli ja należę do jakiegoś takiego specjalnego grona osób, do jakiegoś takiego specjalnego gatunku, grupy społecznej, która jest w jakimś sensie uprzywilejowana, na przykład bardziej inteligentnej, lepszej, piękniejszej, ładniejszej, bardziej wykształconej, po prostu gdzieś tam narcyz idzie w ekskluzywność, tak? Czyli nie, czyli jest po prostu w tej grupie lepszych i to też pokazuje w sposób taki bardzo arogancki, jest w stanie, czy nawet pogardliwy. Cztery. Oczekuje podziwu, atencji. Ten przykład z jajecznicą tutaj sobie można dać, tak? To może być mniejsze lub większe, ale oczekuje podziwu. Miałam takiego pacjenta, który, jego żona była w ciąży i on pojechał kupić jej czekoladę. No i potem ona słyszała 3 dni o tej czekoladzie, po 60 razy już ją po prostu tam nie mogła. No tak, kupiłeś, dziękuję, tak. Ale ja dobrze kupiłem tę czekoladę, ale dobrze, ale pojechałem ci specjalnie, ale tam tylko na tej jednej stacji była. Ale wiesz, doceniasz to, tak, doceniasz i tak 3 dni. Także to jest to, że jednak jest to podziw, który troszeczkę wykracza poza standardowe docenienie. Dalej, 5. Wykazuje się roszczeniowością, potrzebą posiadania szczególnych uprawnień oraz lepszego traktowania. Tak, no mi się po prostu należy. Mi się należy, dlatego że jestem. Ja nic nie muszę, nie muszę nic, ale po prostu mi się należy. 6. Wykorzystywanie innych do realizacji własnych celów. No tak, to dużo o tym mówiłam. Ludzie jako zasoby. To, co mi się opłaca, to robię. Nie robię, bo lubię, nie robię, bo chcę. Nie pomagam, bo pomagam. Robię zawsze w jakimś celu. Wykorzystuję innych do realizacji własnych celów. 7. Cechuje go brak empatii i chęci współodczuwania. No tak, to jest kluczowe dla wszystkich typów narcyzów. Nie dość, że nie ma, to jeszcze nie chce mieć. Bez terapii nie chcę mieć, nie chcę współodczuwać. Po co? No przecież to ty jesteś dla mnie, a nie ja dla ciebie. Ja nie muszę. No i 8. Przejawia w zachowaniach arogancję i wyniosłość. I w zasadzie nie można mu nic powiedzieć. Na wszystko reaguje, na jakąkolwiek krytykę, próbę, reaguje nawet agresją albo końcem rozmowy. Nigdy nie wiesz jak. Nie da się z nim porozmawiać, po prostu konstruktywnie i dojrzale. Czy mamy zrobione wszyscy? Tak? No i teraz, wedle obu kluczowych, że tak powiem, Biblii w psychologii, czyli ICD-11 i DSM-5, jeżeli ktoś ma 5 z 8 cech na tak, to jest narcyzem. Można go zaklasyfikować jako narcyza. 5 z 8. I ten test można zrobić sobie, można zrobić innym, ale żeby było ciekawiej, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby robiąc go parze na terapii, żeby żona na przykład męża tak samo opisała, jak on siebie opisał. Zawsze. A wręcz miałam taki przypadek, że jeden mąż stwierdził, że nie, no absolutnie, on w ogóle na wszystkie napisał nie. Że o co w ogóle chodzi? A żona na wszystkie napisała tak. I ja mówię, panie Maćku, jak to jest możliwe?
Czy to pana nie zastanawia? Nie. Żona ma swoje zdanie. Przecież ta żona musiała pomóc. Także to też trzeba brać pod uwagę, tak? Natomiast to jest ważne, że my mamy prawo do własnych odczuć i to, co czujemy, to jest prawda. Nasza rzeczywistość jest naszą interpretacją. Nie ma czegoś takiego jak jedna obiektywna prawda. Dla nas, jeżeli mówimy o relacjach, to jest prawdą, co ja czuję. W związku z tym dlatego tak ważne jest, żebyśmy dawali sobie prawo do tego, żeby czuć zgodnie ze swoją prawdą, komunikować to, a właśnie nie dawać się wykorzystywać w narcystycznej relacji, żeby narcyz tą prawdę nam odbierał. Odbierał prawo do czucia, odbierał prawo do określonych odczuć i nadawał swój ton do naszych uczuć, bo to, co czujemy, jest naszą prawdą w związku i w naszym szczęściu. Także dziękuję bardzo. A jak to jest, jak się dwóch narcyzów spotka ze sobą? Wiedziałam, że takie pytanie padnie. To musi być jakaś destrukcja totalna. To się dwóch narcyzów nie jest takie wcale pewne. Wbrew pozorom, to mogą być bardzo udane związki dwóch osób, które dążą po trupach do celu i wykorzystują siebie wzajemnie i po prostu wiedzą, z kim są i mogą osiągnąć ogromne sukcesy. Ale muszą jakby, bo muszą zaspokajać swoje jakby oczekiwania. Nie muszą. No tak. Wtedy wiedzą, że... Odbijają się swoim światłem po prostu. Odbijają się. I teraz to jest właśnie to, że narcyz... Dlaczego mogą być ze sobą? Bo narcyz nie cierpi. Tak? Normalny człowiek w relacji z narcyzem cierpi, bo czuje. Tak? I dla normalnego człowieka to jest niewyobrażalne, żeby się tak zachować. Żeby tak potraktować, a narcyz, tak go potraktują, to tam spójnie. On nie cierpi, on nie ma tych wszystkich emocjonalnych huśtawek, tych wątpliwości, tych myślenia, ataków paniki, lęków. On nie ma, po prostu spływa to po nim. Nie ma empatii. I dlatego takie związki są i to są bardzo często związki z pierwszych stron gazet. To są bardzo często związki z pierwszych stron gazet. Po prostu dwie osoby, wiadomo, w czym jesteśmy, to jest układ po prostu, czysty układ, gdzie nie chodzi o miłość, gdzie nie chodzi o bliskość, o intymność, o prawdę w relacji, tylko po prostu chodzi o realizację własnych celów i samorealizację siebie. Czyli to jest bardziej taki układ, tak? To jest układ i do momentu, do którego to działa, to działa. Po prostu. Mam pytanie, bo jeżeli... Wielu mężczyzn mówi, bo mi nie powiedziałaś, że nie zrobiłam. Znaczy, są narcyzami? Nie, jest narcyzem, kiedy spełnia 5-8. To jest niedojrzałość, to jest brak komunikacji. Tak? To nie jest tak, że jak mąż nie, w cudzysłowie, nie robi nic w domu, to jest narcyzem. Tak? To jest tak, że żona też ma za zadanie wyegzekwować, ma za zadanie powiedzieć, wyegzekwować i zamienić relację z mężem z bezwarunkowej na warunkową, tutaj odwrotnie. Czyli dziecko zasługuje na relację bezwarunkową, ale mąż już nie, bo mąż nie jest dzieckiem, czy też żona nie jest dzieckiem, prawda? My zamieniamy i to ma na przykład za zadanie zrobić partnerka, partner na terapii. Zamienić relację bezwarunkową z narcyzem na warunkową, czyli tak, ja jestem osobą dorosłą, mam takie i takie potrzeby, takie i takie cele. Chcę mieć mężczyznę, kobietę, która to zaspokaja, czyli u nas w dorosłym życiu relacje warunkowe są okej. Nie możemy mieć jako dorośli relacji bezwarunkowych, bo wtedy to są relacje niedojrzałe. Relacje dojrzałe to jest temat na kolejny wykład pewnie. Natomiast to jest zadanie tej partnerki, partnera. Ja zamieniam relację z tobą na relację warunkową. Oczekuję tego, tego, tego i tego, tego potrzebuję. Spełniasz albo nie i jestem gotowa na konsekwencje. I jestem w tym konsekwentna. Tak? I wtedy to może się zmienić. A co jeżeli narcyzem jest nasz rodzic? To tak samo zamieniamy tą relację. Czyli to nie jest tak, że my nagle mamy przestać kochać mamę czy tatę, ale mamy stanąć do mamy i taty jako dorosła osoba. Czyli powiedzieć tak, jesteś moją mamą i tatą, kocham cię jako mamę i tatę, ale jesteś też taką, taką, taką i taką osobą. I ja to widzę, dostrzegam. I to mnie boli, tak bym chciała, tego nie chcę, tego oczekuję. Czyli zamienić znowu tak samo relację bezwarunkową. Zostaje bezwarunkowa miłość do rodzica,
ale relacja, kontakt jest warunkowy, czyli ja jako dorosła osoba już oczekuję, chcę i egzekwuję. A jeżeli nie spotyka się to ze zrozumieniem, no to po prostu tej relacji nie ma. I ta druga osoba również musi mieć świadomość konsekwencji, to znaczy utraty relacji. Czyli to nie jest tak, że tylko jedna osoba się stara. W relacji dorosłej obie osoby się starają, czy to jest mama i dorosłe dziecko, tata czy dorosłe dziecko, czy to jest partner, partnerka. Dwie osoby się starają o tą relację, a nie jedna. A czy narcyzm wie o tym, że jest strasznie smutnym człowiekiem? W sensie, nie, wręcz przeciwnie. Nie ma pojęcia. Nie ma pojęcia. Dla niego tak nie jest, dopóki sobie nie uświadomi przyczyn i tego, jaką wyrządza krzywdę, o ile go zacznie to obchodzić. Bo tak może być, że zacznie. I są takie przypadki, na terapię właśnie przychodzą, że narcyzi chcą zmienić, bo im to jednak nie pasuje, nie chcą tak dalej. To też nie jest tak, że tak trzeba zakończyć życie z takim poczuciem. Tak można to przepracować, ale jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do przepracowania na terapii. Ja mam akurat. Słuchajcie, ten test. Tak, ale się można ustalić, że chcę się test zrobić. Na co dzień się spotkamy z takimi ludźmi, bo chyba nie jest ich mało. Jest ich bardzo dużo. No. I świadomość jest coraz większa, że tacy ludzie są. I to już nie jest tak, że proszę, ktoś taki jest. Jest. Bo nam się oczy otwierają, to jest tam gdzieś obok, czy w pracy, czy gdzieś tam dalej, że jednak mamy do czynienia z nami. Kobietom się otwierają przede wszystkim oczy, bo kobiety zaczynają w ogóle dawać sobie prawo do tego, co się mogą chcieć. Że nie mąż jest taki, ja mam takie pacjentki, które wywodzą się z różnych domów, na przykład jest DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, i ona ma męża, który z nią w ogóle nie rozmawia. W ogóle. I no ale mama jej mówi tak, no ale to przecież cię nie bije. No tak. To co ty od niego chcesz? I to są takie schematy, tak? Po prostu z tego wychodzimy. To gdzie tutaj jest poczucie szczęścia, bliskości, realizacji? Z jakiegoś w ogóle, z realizacji życiowej czy partnerskiej, to w ogóle jest przepaść. To jest przepaść. Jest bardzo wiele takich kobiet, głównie na mniejszych jednak miejscowościach, gdzie są pewne jeszcze na dodatek schematy wgrane, gdzie no ale bije nie. No to co ty chcesz od niego? Nie ma tematu. Także taka kobieta musi sama po prostu być tą pierwszą osobą w rodzinie, która powie, ja chcę inaczej, ja chcę więcej, ja mam prawo chcieć więcej, ja mogę, ja zasługuję na to. Jestem wystarczająca do tego, żeby po prostu być szczęśliwa. I... No dobrze, ale narcyz się wtedy uaktywnia i różnie jest. Jeżeli tak. Żona jest i to odkryje, no to naprawdę nie jest dziwne. No ja dzisiaj nie powiedziałam o tym, no bo nie o wszystkich aspektach narcyzmu zdążyłam powiedzieć, no ale narcyzi też bardzo często zdradzają. To też nie jest tak, że oni żyją w iluzji, żyją w kłamstwie. Ale dlatego mówię, że od żony, czy od partnera, od męża, od tej, że tak powiem, bardziej zdrowej psychicznie osoby zależy, czy należy to, że ja jestem gotowa na konsekwencje. Ja wiem, czego chcę, nie chcę już tak, mówię, czego chcę, daję ci szansę, no ale albo to bierzesz, albo nie. I na terapii wypracowujemy właśnie to poczucie, że ja mogę, ja chcę, ja zasługuję, no i ja jestem gotowa na to, żeby albo z nim być, z nią, no albo iść jednak dalej w relację, która bardziej mnie... Albo po prostu bez relacji na jakiś czas, żeby sobie tam poukładać swoje wewnętrzne sprawy. Tak w ogóle zapraszam na mój profil na Facebooku, bo ja piszę bardzo systematycznie różne artykuły. I na stronę internetową to tam jest te same artykuły, czyli na Facebooku jest Instytut Świadomości, a głównie to jest mój profil, tutaj na teście jest, czyli z takim logiem, właśnie z anonimem Ewelina Naturia-Pańczyk na Facebooku. I tam systematycznie umieszczam różne artykuły o aspektach nie tylko narcyzmu, parentyfikacji, nadopiekuńczości, no wszelkich różnych. Ja mam taki system terapii, że piszę artykuły w odpowiedzi na potrzeby moich pacjentów. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś temat, no tym, który przypracowuję na terapii, to ja dodatkowo tworzę artykuły, żeby ten pacjent, często kilka osób ma podobny problem, mógł sobie jeszcze w domu przeczytać, doczytać, ustabilizować tą wiedzę. Także zapraszam na mój profil ten, Ewelina Naturia-Pańczyk, i tam jest dużo informacji, artykułów, które można po prostu sobie właśnie tą świadomość zbudować.
Co to dziękuję w takim razie.